Na terenie naszego województwa wielkopolskiego wchodzi właśnie nowe narzędzie policji, krajowe mapy zagrożenia bezpieczeństwa. Uważam, że jest to bardzo dobre narzędzie z uwagi na to, że w sposób aktywny społeczeństwo będzie mogło nanosić na tych mapach miejsca, gdzie czują się w szczególny sposób niebezpieczni. Każdy obywatel może umieścić swoje zgłoszenie na mapie zagrożeń. Wchodząc tylko na geoportal mapy zagrożeń, wpisując w wyszukiwarkę hasło mapy zagrożeń, powinien pojawić się odnośnik do map zagrożeń. Należy wejść na tą mapę. Po zapoznaniu z regulaminem i zaakceptowaniu go, każdy raz na dobę może dodać takie zgłoszenie, naciskając przycisk z plusikiem, wybierając odpowiednią kategorię zgłoszenia o zagrożeniu, które zauważył. Chciałbym jeszcze dodać, że zgłoszenie na mapie zagrożeń jest informacją dla nas, nie jest natomiast też interwencją natychmiastową. Proszę nie mylić tego z natychmiastową interwencją policji, gdyż takie sygnały wymagające naszej natychmiastowej reakcji powinny być zgłaszane od razu do dyżurnego na numer 997 lub na telefon alarmowy 112. Każde zgłoszenie przez społeczeństwo miejsca zagrożonego zapala się wówczas ikonka zielona. My jako policjanci mamy wówczas 2 dni na odebranie tego zgłoszenia i wówczas przechodzi to do naszej weryfikacji, które trwa 5 dni. Jeżeli potwierdzi się to, że jest to miejsce zagrożone, wówczas ikonka zmienia się na kolor czerwony. Jeżeli nie potwierdzamy tego miejsca zagrożonego, wówczas przechodzi to na kolor szary. Jeżeli zostanie potwierdzone to miejsce zagrożone i ikonka przejdzie w kolor czerwony, wówczas w ten rejon zagrożony będą kierowane patrole policyjne. Szczególnie w tych godzinach, gdzie to zagrożenie będzie występowało. Naprawdę zachęcam bardzo gorąco społeczeństwo do tego, aby w aktywny sposób brało udział w nanoszeniu tych szczególnie zagrożonych miejsc, gdyż to pozwoli policji potem na weryfikowanie tego i zapobieganiu niebezpieczeństwu właśnie w tych miejscach.